Z okazji Dnia Ojca Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił podsumować funkcjonowanie w naszym kraju urlopu ojcowskiego. Panowie mogą korzystać z tego rozwiązania w wymiarze 2 tygodni jednorazowo lub podzielić urlop na 2 równe części. Z urlopu ojcowskiego może skorzystać każdy ubezpieczony tata. Taki urlop trwa 2 tygodnie i w jego czasie ojciec pobiera zasiłek macierzyński. Od stycznia do końca maja ZUS wypłacił zasiłki za okres urlopu ojcowskiego prawie 66 tysiącom mężczyzn w całej Polsce, natomiast w samym województwie lubelskim uprawnionych było ponad 3 tysiące. Znacznie rzadziej tatusiowie korzystają z urlopu rodzicielskiego, który, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczony dla obojga rodziców na równi. W praktyce zaledwie 1% osób korzystających z urlopu rodzicielskiego to panowie. Tu ojcowie oddają pole mamom. Świadczenie można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 2. roku życia. Sponsorem programu jest agencja reklamy Multimedia. Grota Roweckiego 4 w Puławach.